O tym, że każde ziemne prace w Głogowie mogą zakończyć się odnalezieniem bomby, przekonał się w poniedziałek właściciel jednej z firm, na terenie której trafiono na niewybuch z czasów II wojny światowej. Wczoraj przy pracach budowlanych operator koparki wykopał bombę taką dosyć sporą. Zgłosiliśmy na policję. Obstawiony jest teren od wczoraj. Ewakuowani zostaliśmy wszyscy, także myślę, że będzie dobrze. Ewakuacja około 200 mieszkańców rozpoczęła się we wtorkowy poranek między godziną 8 a 9. Wśród ewakuowanych osób 4 potrzebowały transportu medycznego. Saper określił, że jest to bomba lotnicza około 100 kg. Określił również promień ewentualnego rażenia i konieczność ewakuacji mieszkańców kilku budynków ulicy Rudnowskiej, generała Okulickiego oraz ulicy Żarkowskiej. Ważący ponad 100 kg ładunek nie wystraszył jednak okolicznych mieszkańców, którzy takie sytuacje już przeżywali. Ktoś powiedział, gdzie macie się udać? Na zewnątrz bloku. To była już za 2 lata może. Też takie coś nie wybuchło tutaj koło torów z tamtej strony. Też musieliśmy wyjść na zewnątrz. Panowie policjanci nas pilnowali, żeby nie wchodzić do bloku. I po otrzymaniu sygnału panowie policjanci zezwolili nam wejść do domów. Także bez żadnych obaw, mamy takich specjalistów, że po co się obawiać. Przyjadą, zabiorą i po sprawie. Tak. I po sprawie przywiozą, spytają się, jak się czuje. To jest wszystko okej. Okay. Czego się tu martwić? No nie widzę powodu. Wczoraj był lekki stresik, to znaczy przeprowadziłam krótką rozmowę z synem, ponieważ wrócił za granicę 2 lata temu i wytłumaczyłam mu, że było już takie zdarzenie wcześniej, tak jak wspomniałam, syn powiedział, że musisz jechać do miasta. Ja mówię, nie, przejechać do miasta, wystarczy wyjść na zewnątrz. Saperzy na miejsce dotarli tuż przed 10, a po kilkudziesięciu minutach podjęli już radziecką bombę i przewieźli na poligon, gdzie została w bezpieczny sposób zdetonowana.